Patrz, oto teatr. Przyszedłeś, boś chciał, bo tu mądrzej lub chociaż zabawniej. Bo wiadomo, kto gra, z kogo śmiech, nad kim łza i że nic się nie stanie naprawdę. Nam wolno rolę odegrać i wyjść. Nie musimy zabierać jej w życie. Mylić jawy i snu, to jest teatr i tu kłamstwo swoje granice zna, bo ten teatr tam obok nas nie zna granic patosu ni blagi. Pan nie jest tyle artystą estradowym, co muzykiem. Chciałbym, żeby pan powiedział coś na temat muzyki w Polsce i roli muzyków, ich pozycji. Pozycja, jak w ogóle status artystów prawdziwych, spadła, ponieważ ludzie nie są w stanie za bardzo oddzielać plew od ziarna, że tak powiem, ostro powiem dzisiaj. Bo jest tak przez ten internet, który to jest rewelacyjne urządzenie, coś fantastycznego, w ogóle Mistrzostwo Świata, ale to ma dwa końce. Tak porobiło, że teraz nie bardzo wiadomo, kto jest artystą, a kto udaje artystę, bo jest tyle rzeczy, które pomagają robić cokolwiek, na przykład pisać muzykę, czy komponować, czy brzmienia różne, czy grafika, no to wszystko jest przecież, to jest komputer w dużej mierze i teraz właśnie nie wiadomo, kto jest tym artystą. Teraz można napisać z jednej piosenki trzy, zrobić z jednego numeru trzy inne, nie dotykając klawiatury, tylko myszkę. Także to, ale ludzie, którzy siedzą w tym, się nad tym zna, no zrobił się straszny młyn. W związku z czym apeluję do tego, że nic nie zastąpi książki. Oczywiście internet może zastąpić książkę, bo tam się też czyta i ogląda różne fantastyczne rzeczy, ale książka ma coś w sobie, powiedziałbym, namacalnego. Lepiej się pamięta te rzeczy, no tak mi się wydaje przynajmniej. Gdzie można odróżnić na przykład, no nie wiem, Rembrandta od nie Rembrandta. Bo to są takie niuanse, których się trzeba nauczyć. Tak? Trzeba uczyć słuchać muzyki, wszystkiego się trzeba nauczyć. Nie ma tak, że coś urodzi się, człowiek będzie sobie, ale fajne, nie fajne. To jest właśnie nie fajne. Fajnego się trzeba nauczyć. Słyszymy wielokrotnie, jak niektórzy powtarzają, że na temat gustów się nie dyskutuje, ale pełne przysłowie brzmi, bo gust się ma. Jak się nauczyć właśnie słuchać dobrej muzyki? Jak odróżniać dobrą muzykę od złej? No, żeby mieć ten dobry gust. Tak, tak, tak. Mnie trudno powiedzieć, bo ja jestem skażony muzyką. Ja mam w genach tą muzykę. Ja nic innego nie umiem robić, żeby się usprawiedliwić, więc to nie tak, że ja wszystkie rozumy posiadam. Na tym się znam, bo mój ojciec, mój dziadek, mój pradziad, wszyscy na tym, w tym siedzieli. A ja grałem od dziecka, siedziałem w filharmonii i słuchałem mistrzów prawdziwych dzieła i później grałem 7 lat w radiu, bo przygrywałem w Orkiestrze Krakowskiej Symfonicznej. Nagrywaliśmy co tydzień, Brahmsa, Beethovena, mówię oczywiście nie w kolejności, Czajkowskiego, Liszta, no to wszystko, Bacha, Beethoven. Czy tak wiesz, poranny swój szal i rusza cień w długi marsz. Wokół drzew krząta się ptaków rzesza. Witaj, zacznij od baka, nim słońce po dachach zeskoczy jak kot po nocy ćmę. A lekcje muzyki czy śpiewu w szkole?
których w tej chwili nie ma, jeszcze miałem, nawet w szkole średniej. No to jest dla mnie to, co władze nasze robią, bo po prostu jesteśmy najgorsi w tym, w czym byliśmy jedni z lepszych, za komuny, drodzy rewolucjoniści. Zapomnieliście o ważnych rzeczach takich jak właśnie umuzykalnienie, język polski, historia. No, parę rzeczy poszło się bujać, że tak powiem kolokwialnie, żeby wszyscy zrozumieli. Mówię o tym dlatego z bólem, z atakiem może małym, serdecznie przepraszam. Ponieważ jeżdżę po świecie, jeździłem po świecie, byłem w Austrii, byłem w Pradze, byłem w Leningradzie, w Moskwie. Byłem w Paryżu, w Londynie, w Ameryce i widziałem, jak tam młodzież śpiewa. Wystarczy posłuchać, ja będę dużo kombinował, posłuchajcie kibiców piłkarskich, jak śpiewają Anglicy, Niemcy, Rosjanie, jak śpiewają na stadionie. I posłuchajcie naszych kibiców. Jakbym grał w piłkę, to bym tak grał, jak oni śpiewają. I oni chyba tak grają, jak oni śpiewają. Więc to trzeba się nauczyć. To trzeba uczyć w szkole. Nie będę pytał pana, czy pan chodzi do kościoła, ale ja chodzę, więc też chciałem zapytać o miejsce muzyki w przestrzeni sakrum, bo w ogóle muzyka powinna zbliżać do perspektywy sakrum. Ja też obserwuję grę organistów i tak dalej, więc to wszystko siedzi. Raz byłem na takiej liturgii we Włoszech, gdzie po prostu mało nie zemdlałem, jak usłyszałem wykonanie mszy ósmej w wykonaniu chóru dominikanów. Ja po prostu wtedy zamarłem sobie i pomyślałem, dlaczego u nas tak nie może być? Właśnie może być, tylko nie ma. Nie wiem, no zdziedziliśmy strasznie. Troszkę jest wszystko pseudo. Intelektualiści pseudo. Pseudokatolicy też w dużej mierze. A czy właśnie przestrzeń kościoła nie powinna być dalej taką przestrzenią, gdzie ta muzyka, ta klasyczna, śpiew z neum i tak dalej, gdzie to powinno być podtrzymywane? No bo chyba ludzie... Biorąc pod uwagę fakt, że największe dzieła muzyki światowej powstały na zamówienie papieży, biskupów, księży kościoła i tak dalej. I to od tego się właściwie wszystko w naszej tonalnej muzyce tak na dobre zaczęło, mówię o Bachu, prawda, na przykład, który jakby powiem na 1000 kompozycji skomponował, to wszystko było oparte na basso continuo, na tej podstawie harmonicznej, to można żądać od tego, żeby bracia i siostry w wierze jednak starali. No ale to jest znowu ta szkoła. Ja porównałem tylko do tego stadionu, ale to wszędzie to jest. No. Naprawdę jesteśmy jednymi, mamy tylu zdolnych, fantastycznych ludzi, a razem nie umiemy śpiewać. To trzeba, kto śpiewa, to się dwa razy modli przecież, prawda? No. Kto dobrze śpiewa, ten się dwa razy modli. To Augustyn powiedział, tak. Kto dobrze śpiewa, tak? Bo tak, mam wrażenie, że my się cieszymy, że są jakieś tam chóry, jakieś zespoły, one działają gdzieś tam w jakichś różnych przestrzeniach, ale może rzeczywiście trzeba docenić artystów i zainwestować w nich, no bo za darmo nikt niczego dobrze nie zrobi. Tak. To powinny być to gremia ludzi, którzy są, że tak powiem, gremiami elitarnymi. Ja bym się tu nie bał tego takiego podziału na elity, nie elity, bo w tym coś jest. Jeden odczuwa potrzebę, żeby się myć zęby i myć ręce mydłem i myć się przed Panem. Drugi takiej potrzeby nie odczuwa. No to jest sprawa pokolenia, nie wiem, przekazania czegoś. Chodzi o to, żeby jednak zmusić najpierw dzieci, żeby one się nauczyły myć, bo z tym skorupka za młodu i tak dalej. Chciałbym jeszcze zapytać jedną rzecz, bo pan słynie z poczucia humoru, niesamowitego poczucia humoru. Jak pan się odnajduje w ogóle w Polsce, w tej przestrzeni, gdzie no czasami ciężko się do kogoś odezwać? No i też w tej przestrzeni tak zwanej katolickiej, tak to nazwijmy. Czego nam brakuje w ogóle jako społeczeństwo? Oj, ktoś mi trudne pytania zadaje. No. Ja może żyję dzięki poczuciu humoru. Rzeczywiście jakiegoś mam taki jakby dystans, umiem popatrzeć na coś z góry. Strasznie mnie śmieszą ludzie, ci pseudo to są ci, którzy niosą z sobą niesamowitą powagę i głupotę jednocześnie. Ja wychodzę z założenia, że jak ktoś nie ma poczucia humoru, to jest durniem. Znaczy to nie jego wina. Może być bardzo mądry, może mieć świetną pamięć, co wcale nie świadczy, że jest mądrym człowiekiem. Bo to jest kwestia tylko zapamiętania, powiedzmy sobie, podręcznika do medycyny, który jest taki i jak ktoś ma pamięć, to może się nauczyć tego i nikt nie powie, że on jest mądry. On po prostu zapamiętał, co tam jest. A to, czy ktoś jest mądry, to jest zupełnie inna sprawa. Mówię o tym dlatego akurat a propos śpiewania też. Jak my bezmyślnie też śpiewamy kolędy. Mówię,
nie wszyscy, no. Ale są, wyją, ryczą i to jeszcze bezmyślnie. Bóg się rodzi, monstru, tacy zmartwieni, że ten Bóg się rodzi. Ludzie, to jest wesołe, to jest kolejne. Ale to nie jest przypadek? Za mało się cieszymy, nie rozumiem, nie wiem, co to nie jest przypadek, panie Zbigniewie. Że Pan Bóg ma poczucie humoru, jak jasny piorun. Musi mieć, skoro nasze twarze są tak różnorodne. Ej, maluśki, malusieńki, maluśki, kieby rękawicka, albo litr z jakoby kawałeczek smycka. I razem śpiewajmy i grajmy mu, małemu, małemu. Śpiewajmy i grajmy mu, małemu. Ej, smuzyły ci w niebie smuzyły, prześlicne janioły. Tutaj lezy są jeden, są jeden. Pamiętacie, kochani, te festiwale Chopinowski w Prime Time, tak zwanym, jeszcze nie było Prime Time, tylko był czas oglądalności w dobrych porach. Czajkowski, koncert Wieniawskiego, koncert Chopinowski międzynarodowy przecież na bardzo wysokim poziomie, świetni artyści, transmisje. Jazz Jamboree nawet było transmitowane, no. Nawet Jazz Jamboree było transmitowane. Warszawska jesień, muzyka współczesna była transmisja. Gdzie to teraz jest? Szmalec nas tylko na, no. Ja śpiewam taką piosenkę, heroiczne za co ginąć, zmieniliśmy w za co żyć, no. Tak się porobiło. Znaczy zapomnieliśmy o tym i trzeba o tym mówić, bo to się da naprawić. To nie tak, żebyśmy coś przechlapali. Jeszcze się można. Jest dużo młodzieży fantastycznej, fajnych, chodzi po tym rynku w Krakowie. W małych miasteczkach integruje się bardzo dużo fajnych młodzieży, która nie tylko, no, ale również widać, że kuma. No właśnie, panie Zbigniewie, tutaj właśnie w Chełmskim Domu Kultury jest kilka takich zespołów. Pani dyrektor powyciągała takie osoby, dała im warunki. Co by pan powiedział takim młodym, początkującym muzykom? No nie wiem, nie chcę ich nazywać artystami. Ja wam powiem, że jesteście w fajnym miejscu, bo ja nie wiem, co pani tu szykuje. Jeżeli są takie, to się bardzo cieszę. Ale ja wszedłem na salę i zobaczyłem, że jestem w jakimś fajnym świecie. W Chełmie. Bardzo fajny świat. To się zmienia od kilku lat. Pracowałem tutaj 5 lat temu i pamiętam, że to było zupełnie inaczej. Było przykro wyjść na scenę i cokolwiek zapowiedzieć. Natomiast co by pan powiedział ludziom, w ogóle mieszkańcom Chełma? No, bilety na pana koncercie sprzedały w mgnieniu oka. No to rodziny może mam dużo tutaj. To ksiądz różnie nie sądzę, bo to jest zupełnie inny świat. Chociaż cały świat jeden wielki Chełm, jak mówił Zinger. Tak, ale... Słuchajcie, no to tylko dla siebie. Uczcie się dla siebie. Będziecie mieli lepszych znajomych, będziecie jedli lepsze zupy, lepsze drugie dania, będziecie pili lepsze rzeczy, będziecie się w lepszym towarzystwie obracali, będziecie mniej chorowali. To wszystko kultura, to jest ta cała kultura przecież. No. Ja sam sobie kupiłem, bo zapominam, Broigla teraz, jaki to byli mistrzowie świata, że o Boschu nie wspomnę. Ludzie, jak oni malowali 1400 któryś rok, Van der Weyck i ci wszyscy, Boże Święty, to popatrzcie, co się działo 1460. Odbicie w lustrze tego małżeństwa. No przecież to są mistrzowie świata. Teraz, a teraz komputery można by ewentualnie ewentualnie. Ci ludzie naprawdę to umieli. No. A my teraz jesteśmy w takich malinach, że jak ktoś nam wyłączy telefony komórkowe, to koniec. To my... A jak coś budujemy, to za chwilę się może zawalić. Może się zawalić i po prostu technologia jest, to jest te dwa końce kija. Że jeden, który nas pcha do przodu jak jasny piorun, a drugi się okaże, ktoś tam wyłączy nam guziczek i koniec. Nie będziemy mieli w ogóle wody sobie spuścić w toalecie, bo nie umiemy. My nie wiemy, jak jest zbudowany telefon komórkowy i na czym działa. Tylko umiemy, nam dali jak małpom. Tak. Macie, bawcie się. A będziecie niegrzeczni, to stru. Nie będzie. Z jednej strony tak, mamy poczucie, że my Polacy to prawda na Berlin, na Moskwę, jak to mówił Gombrowicz. Z drugiej strony dzieci uczą się w szkole średniej budowy tasiemca, a z trzeciej strony trzeba wziąć pod uwagę, że jak się palił gród w Biskupinie, to kończono budowę katedry Notre Dame we Francji. No i może na to trzeba zwracać uwagę i stawać w prawdzie, co? Na wszystko. Ja wprawdzie wiem, że mamy tasiemca uzbrojonego i nieuzbrojonego i wbrew pozorom ten nieuzbrojony jest większy od tego uzbrojonego, ale na cholerę mi ta wiadomość. No oczywiście ja to pewne rzeczy trzeba wiedzieć, ale takie rzeczy, które pomagają nam
Znaczy, żeby jakieś układać te stopnie, które się uczymy, w mozole się, to jest męczące. Ale starać się uczyć, tak jak ja ćwiczę na instrumentach, ćwiczyłem i się... Ja nie to, że się miałem nauczyć, bo mi zadał Weber i jak poszedłem, siedziała komisja i miałem maturę co tydzień. Myślę, to strasznie było stresujące i trudne rzeczy do nauczenia. Tylko ja, jak mi się zaczęły podobać, nie wiem, dziewczyna mi się spodobała, to chciałem się popisać. Jakby od tej strony, żeby wyjść i żeby się popisać przed ludźmi. Jak ktoś się tak nastawi, żeby się popisywać swoją wiedzą i żeby coś mieć estetycznego, ładnego, czystego, to będzie to lepiej wchodziło do łba. A czy takie miejsce może być rodzina? Bo przeczytałem, że pan jest bardzo rodzinnym człowiekiem. O ironio, jestem rodzinny, ale mnie w tym domu nie ma. No, ja ciągle jeżdżę. Ale to jest ważne, żeby był taki życzliwy telefon. Ja czytałem autobiografię Osborne, on mówi, że co by się nie działo, to on zawsze w niedzielę dzwoni do swojej ukochanej siostry. Co by się nie działo? Może to jest ważne. Kiepski gość, ja dzwonię codziennie do domu i do siostry. Codziennie. No, biorąc pod uwagę, że jemu pewnie z kłopotem przychodzi trzymać telefon. Tak, tak. No, oczywiście, że tak. Nie, technologia to jest zupełnie inna sprawa. To jest zupełnie inna sprawa. Ja słyszałem o tej technologii też, że to bardzo idzie do przodu i że można z jednej i tak dalej. Ale tego się też trzeba nauczyć. I są genialni młodzi ludzie. Najgorsze jest to, że żeby w dzisiejszych czasach zrobić karierę, to jest mój wniosek, doszedłem tutaj do tego wniosku, trzeba być odpowiednio mało zdolnym. Naprawdę. Mówi to pan jako juror programu, czy nie? W ogóle? Nie, mówię to jako człowiek, który przegrał różnego rodzaju repertuar. I jazz, i symfonikę, i klasyczną muzykę, tą podstawową. I rozrywkę siedziałem. I teraz dochodzę do wniosku, na czym to polega, że średniej klasy, średnio zdolna dziewczyna, czy średnio zdolny facecik, bo jest na okładkach gazet kolorowych i robi karierę w show biznesie, bo śpiewa czysto, bo śpiewa ładnie, bo ładnie wygląda, bo jest efektowny, bo to wszystko jest w porządku, bo nad nim pracują, trzeba oddać. Ale jak to jest, że ludzie dziesięciokrotnie zdolni od tych, o nich się nie mówi. I doszedłem, no jakieś wytłumaczenie muszę, też są i ładni. Wsiada do fortepianu i wycinają tak na tych instrumentach, instrumentaliści, kompozytorzy, aranżerzy, którzy piszą na 40-osobowy zespół, 20 na symfoniczne. Jeden człowiek siedzi, taką muzykę pisze, że ten, co jest solistą, może tylko zaśpiewać to, co on napisał. Że widocznie ci ludzie są za bardzo zdolni. Nie zatrzymali się w tym obrębie takim, tak powiem, estetycznym, który jest przyswajalny dla publiczności. Wiecie, jak ktoś za dużo umi, przepraszam, to ucieka. No bo nie każdy musi siedzieć i wiedzieć, że C7 sus przez 12 z kwintą obniżą. Nie każdy musi. Ale to nie tylko w muzyce pewnie, tak? Jak ktoś jest za bardzo do przodu, bo się nudzi tym, to traci kontakt, ten podający, ja to często mówię, z tym odbierającym. I może gdybym ja był tak zdolny jak na przykład Herdzi na fortepianie, czy powiedzmy sobie Ojstrach na skrzypcach, to ksiądz by ze mną wywiadu nie robił. Bo ja bym siedział, może bym gdzieś nagrywał, może nie bym był tak popularny, bo bym poszedł dalej. Ja się zatrzymałem na tym, co mnie się podoba i nawiązałem kontakt z publicznością. Co, dopiero po śmierci by pana wyciągnęli z tą twórczością? Albo i nie? Ale już tak. Ale tak już bywa, bo teraz dopiero została doceniona po 37 latach płyta, którą właśnie nagrałem się 37 lat temu, o której zapomniałem. Chłopaki ją znaleźli z Mitchem, zagraliśmy. Okazało się, o jaki ale czad. Nikt o tym wtedy nie wiedział. No to dobrze, to porozmawiamy troszeczkę o tej platynowej. No bo i nazwa... Bo jakby puentę zgubiliśmy. Chodzi o to, że w tej robocie, poza tym, bo to jeszcze nie jest tak łatwo, że trzeba się uczyć, być tylko cacy. Jeszcze trzeba mieć masę szczęścia. I przypadek, który rządzi. No i to jest ból. Ale żeby być kimś i żeby się z tego żyć, no to trzeba zapieprzać, uczyć, ćwiczyć, umieć, wiedzieć, grać, pasjonować się, to inaczej nie ma sensu. Jak człowiek się tym... Może się tak zdarzyć, że ktoś gdzieś w którymś momencie przypadkiem pojedzie, spotka, powie i się okaże, a to ty umiesz, to chodź. Ale on już musi umieć i trzeba czekać na ten przypadek, który się zdarzy, albo nie. We'll be right back.
wydaniu platynową w takim razie, bo nazwa jest charakterystyczna, prawda? No tak, no jak ja sobie pomyślę. Tak, to nie o to chodzi. No, to żart, nie? Żeby jakoś sprowokować, że może tam ktoś... Teksty są fajne, muzyka jest normalna. No, ja, mi spodobał się ten tekst o szukaniu wspólnego wroga. Trwoga ludzie trzeba... Tak, tak. Oj tak, trwoga ludzie, wielka trwoga trzeba nawet... No my tacy jesteśmy, no nie? No musimy się znaleźć, jak nie to między sobą się pozabijemy. Sami się powyżynamy. Musi być wspólny wróg. Oczywiście nie byłoby wywiadu w pełni, skoro już z panem rozmawiam, gdybym nie spytał o pszczółkę Maję, bo to no, tak naprawdę no, moje dzieciństwo no, no, się kojarzyło z tym utworem i to tak zastanawia mnie, bo pan zazwyczaj tak, ale, bo to falset, tak? Falsetem ale, pan śpiewał wtedy? Ale się okazuje, że moje dzieciństwo też się z tym kojarzy, bo to ja byłem młody człowiek, jak to śpiewałem jeszcze. No. A teraz już trzecie pokolenie to pamięta. No, to. Nie, to ładna piosenka. Ja miałem masę szczęścia, że to zaśpiewałem przypadkiem. Jak mówię, nie chciałem tego śpiewać, bo to było dużo w telewizji. Wtedy z Laskowikiem żyliśmy z Górny, bo no, dużo mnie było w tej telewizji. Już taki smuta z tym falą i z tymi skrzypcami. Pomyślałem, żeby wyhamować i wtedy przyszła ta pani i powiedziała, że ona musi ze mną to, że ja to powiem, on nie widzi kogo. No i skąd ona wiedziała, że ja to mogę go zaśpiewać? I szef kazał, no i to czy tak miało być. Bo ja to nagrałem i od tego czasu zaczęło mi, prawda, popylać, no. Więc jesteśmy w latach 50. w Krakowie. Ja dostałem takie małe skrzypeczki. Piłowałem, piłowałem. Tata mnie lał. Bogu dziękować. Aż w końcu udało mi się zagrać na dyplomie koncert Wieniawskiego de Mol z Orkiestrą Filharmonii Krakowskiej, który Państwo słyszą, to jest nagranie archiwalne. Dostałem 5 i 6 lat grałem w orkiestrze jako skrzypek. Aż pewnego razu los chciał, że zaproponowano mi nagranie arii do jednego z filmów. Ja tę arię zupełnie przypadkiem nagrałem. Wyobraźcie sobie Państwo, że ta aria sprawiła, że ze skromnego skrzypka stałem się, co by nie powiedzieć, znanym piosenkarzem. A aria ta brzmiała mniej więcej tak. Tę pszczółkę, którą tu widzicie, zowią Mają. Wszyscy Maję znają i kochają. Maja fruwa tu i tam, świat swój pokazując nam. Dziś spotkała smaleńka z Wilna pszczółka Maja. Śmiała, sprytna, rezolutna Maja. Przyjaciółka Maja, teraz ja Maju, 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 cóż zobaczymy dziś. No dziękuję bardzo za spotkanie, bo mi fantastycznie z wami. Gdybym wiedział, to bym z rodziną przyjechał. Jakby pan chciał być postrzegany przez publiczność? Jako... Nie, ja chciałem być postrzegany tak, jak jestem postrzegany. Mi się udało coś takiego. Ja nigdy nie chciałem być piosenkarzem sensu stricte, nic, miał coś być piosenkarzem, broń Boże. Tylko za dużo nałaziłem się po kuchni, dostałem po łbie ćwicząc gamy, tercie, pasaże, nony i grając Akulaja, Mendelssohna, Vivaldiego, Bacha, Mozarta, żeby teraz być tylko tym, być... No, takim, no, broń Boże, celebrytą, czy na przykład piosenkarzem. Jestem muzykiem, no, skrzypkiem jestem. Bardzo dużo się nauczyłem o muzyce, grając na skrzypcach. Genialnych kompozytorów, żyjących, jak powiedziałem, kilkaset lat temu już. A to, co teraz robię, to ja się tym bawię. I oczywiście, bo gdybym chciał pokazać to, co ja się nauczyłem, to by ludzie wyszli z sali, bo to jest za trudne. To jest właśnie to, o czym mówiłem, że trzeba hamować z tym, żeby nawiązać, żeby nie zrywać kontaktu z publicznością. Dokładnie, bo myślę, że... Chyba, że ktoś będzie tak z was odważny i pójdzie na ten koncert, posłucha tego Rachmaninowa, posłucha tego demol Brahmsa, który jest pioruńsko trudny i posłucha, jak goście to grają. Bo to naprawdę, jak ktoś jest muzykalny i nauczy się słuchać tej muzyki, no to wtedy bycie na koncercie będzie go tak pasjonowało, jak mecz piłki nożnej. No, bo to jest nieprawdopodobna rzecz, z czego to się składa wszystko. Ja mam tak, że jak zapomnę, nie ściszę odbiornika i na przykład rozmawiam z kimś, to co tam u ciebie się dzieje? Koty masz jakieś? Więc taka jest reakcja. Być może to musimy się tego uczyć słuchać na co dzień, żeby to, po prostu ja nie mówię, żeby zaczynać dzień od Wagnera, tak? Ale żeby to nam wchodziło w krew. Widziałem pana w reklamie ostatnio telewizyjnej. Ja myślę, że to może o tyle nietrafione, według mnie tak sobie pomyślałem, że może
szampon do włosów, bo ja bym po prostu kupował. Tak, jest, tak. Ja się dziwię, oni się boją, że ja za dużo wezmę chyba za ten szampon. No, no po prostu tu, byłoby trafione. No. A tu wiecie, kochani, no Pekunia Nonolet powiedzie, jak wymyślili te w starożytnym Rzymie, pieniądz nie śmierdzi. Czy jest jakaś tajemnica na włosy? Bo ja po prostu ja się przerażam, bo mi wypadają. No ja to mam. No. Ja czekam na firmę, która da więcej. To ja jej to powiem. Dobrze. To będziemy kończyć w takim razie, żeby pan jeszcze się przygotował. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Uczcie się. Zajmujcie się sobą. Nie słuchajcie, co się tam dzieje. Telewizja WEG. Myślę, że ludzie będą... Reklama ze mną, to ty możesz je obejrzeć, a reszta... Myślę, że ten ludzie z Chełma i spoza Chełma, myślę, że i Lublin też ściągnął tutaj, chcą zobaczyć po prostu normalnego człowieka spoza tego takiego szarego, smutnego życia i myślę, że tym pan przyciąga. Kiedy, wiecie co, te wielkie miasta jak Warszawa, Kraków, Katowice, Łódź, Poznań, one są normalne, Wrocław, Gdańsk, świetną mają architekturę tylko, natomiast o wiele, jak mi się wydaje, bardziej zintegrowane jest społeczeństwo mniejszych miast. Ci ludzie do czegoś dochodzą, bo się okaże, że skończył to, skończył to, a jest jakieś małej wsi, o której nikt nie wie, mają. A w miastach może jest za dużo nerwu, za dużo stresu, więcej człowiek przykłada czasu, żeby znaleźć ojcu na parkingu, czy się zwolni miejsce, czy nie, będzie wiedział, gdzie stanąć, jak uzdrowoty, zamiast się uczyć, to wszyscy gonią wyścig szczurów. Tak jest też. Także to koniec z tym naszym, że ktoś jest z prowincjonalizmem. Wiecie, co to jest prowincjonalizm, bardzo słyszałem. Prowincjusz to jest taki gość, który jest przekonany, że prawdziwe życie toczy się gdzie indziej, nie tu, gdzie on jest. I my mamy taki kompleks. Nam się cały czas wydaje, że tam gdzieś jest, a tu... Nieprawda. Tu jest u nas, tu jest, na nasze. Jak to chłop na zagrodzie, ten to zostaje. Dziś, bo koncert mam, a to rzecz święta. Dobro i zło, tysiące dróg. Sam nie wiem kto, diabeł czy Bóg. Kto sprawił to, że żyć się chce. Gdy dla was gram, los śmieje się. Nie jestem sam, gdy śpiewam wam. Szczęście jest we mnie. Wam szczęście dać, które jest we mnie.